Witam Państwa serdecznie na konferencji biznesowej dla branży konopnej. Ja się nazywam Anna Mazur, jestem współzałożycielem firmy Kubana. Bardzo mocno wierzymy w to, że konopie mogą bardzo pomóc w terapii zarówno jakby takich, wiecie, codziennych chorób takich społecznych jak depresja czy bezsenność, ale również poważnych chorób nowotworowych i tym podobnych. Działamy dwutorowo, i Kubana, i Paradise Boys to są nasze podmarki, dlatego że Kubana jest skierowana bardziej do młodzieży, do jakby ludzi, którzy też korzystają z konopi innych niż siewne. Propagujemy taki zdrowy tryb życia, bardziej sportowo. Jakby przekonujemy ich, że konopie takie można zamienić na zupełnie coś innego, coś, co nie ma działania psychoaktywnego. Natomiast Kubaną zajmuję się ja i to już jest stricte taka marka terapeutyczna. Ja prowadzę i terapię, i konsultacje, na które serdecznie zapraszam. Tutaj chciałabym Państwa zaprosić na wysłuchanie pierwszych rozmów z dwóch paneli, a po części merytorycznej zapraszam tutaj do części Expo, żeby obejrzeć nasze produkty. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Miło mi Państwa powitać na panelu dyskusyjnym dotyczącym aspektów prawnych branży konopnej. Z pewnością branża konopna należy do jednej z najbardziej rozwijających się w Europie na ten moment. Branżę reprezentują zarówno plantatorzy, jak i producenci produktów konopnych, dystrybutorzy, hurtownicy, jak i sprzedawcy online, czy otoczenie biznesu, jak prawnicy, różni doradcy, którzy działają w sektorach farmaceutycznych, spożywczych, budowlanych, tekstylnych. Ja nazywam się Aleksandra Winnicka, jestem prawnikiem i dzisiaj pełnię rolę moderatora tego panelu dyskusyjnego z ramienia Food Med Law, praktyki prawnej specjalizującej się właśnie w obszarze konopi oraz CBD. I z moich obserwacji wynika, że konopie i generalnie tematy związane z tym budzą wiele, wiele kontrowersji, wiele problemów wśród podmiotów działających w tej branży, o czym dzisiaj chciałabym porozmawiać z zaproszonymi gośćmi. I moimi gośćmi są pan Piotr Liroy-Marzec, Damian Olęcki, Maciej Grzegorczyk, Klaudia Zadworna oraz Anna Wiktorow-Bojska. Witamy naszych gości. Poprosiłabym Państwa, byście powiedzieli dosłownie w jednym, w dwóch zdaniach coś o sobie, skąd jesteście, jakie instytucje reprezentujecie. Proszę, może zacznijmy od Pana. Dzień dobry, Maciej Grzegorczyk, radca prawny, doradca podatkowy z kancelarii KHG z Wrocławia. Z branżą CBD zajmujemy się od około 2-3 lat. Odzyskiwaliśmy już susz konopne, prowadziłem procedury związane z akcyzami. Dzisiaj postaramy się powiedzieć o tym Państwu trochę więcej. Dzień dobry, witam Państwa. Klaudia Zadworna. Pracujemy razem z Maciejem Grzegorczykiem w kancelarii KHG. Dodatkowo jestem założycielką strony internetowej prawokonopne.pl i tutaj mogę powiedzieć, że z CBD tak naprawdę spotykamy się każdego dnia. Mamy wiele doświadczeń, wiele stanowisk różnego rodzaju urzędów i jak się okazuje, jest to tematyka na pewno niedoregulowana w Polsce. Natomiast mamy nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie jakby pchnąć to do przodu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Anna Wiktorow-Bojska, współpracuję z działem prawa konopi. Akurat tak się złożyło, że koleżanka, która koordynuje, nie mogła dzisiaj przyjść, ale nasz zespół do spraw prawa konopi obsługuje głównie producentów i dystrybutorów produktów w obszarze tego biznesu. Działamy zarówno w Polsce, jak i w krajach bałkańskich i w okolicach bałtyckich. Tutaj najpoważniej działamy w tym regionie.
Dzień dobry, witam Państwa. Piotr Liroy Marzec. Powiem może o tym, co w konopiach robię. Konopiami się zajmuję od dzieciństwa. Moi dziadkowie uprawiali konopie, więc u mnie to jest rodzinne. W międzyczasie co? Razem z Wolnymi Konopiami i innymi organizacjami starałem się edukować i staram się edukować od lat ludzi na temat konopi. Oprócz tego jestem legislatorem i współautorem ustawy o medycznej marihuanie. Na co dzień właścicielem, współwłaścicielem Global Holdingu Liroyal i kilku innych zależnych spółek. Zajmujemy się ogólnie pojętym łańcuchem konopnym, od namnażania komórkowego klonów aż po dostawy do klientów. Także dzisiaj będę chyba bardziej mówił o prawie, czyli bardziej o tym, jak dzisiaj prawo ma się do tego, co sprzedajemy na rynku i co można, czego nie można i jakie są kłopoty. Dziękuję bardzo. No i Aleksandra Winnicka, tak jak powiedziałam wcześniej, jestem prawnikiem w FoodMed Law i tutaj poprowadzę dzisiejszy panel dyskusyjny. I chciałabym rozpocząć dyskusję od pytania, jak Państwo oceniacie obecne regulacje prawne i czy problemy między innymi plantatorów rozwiąże polska ustawa konopna? Ponieważ gorącym tematem jest uregulowanie procedur związanych z uprawą konopi. Nowe przepisy miałyby stanowić nowelizację przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Co Państwo myślicie o tych założeniach, że uprawa i zbiór konopi innych niż włókniste mogłyby być prowadzone przez instytuty badawcze po uzyskaniu zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego? Czy to jest dobry kierunek tych zmian? Ustawa, którą zgłaszałem do Sejmu, ta ustawa, która działa, dotycząca medycznej marihuany, w swoim założeniu miała uprawy. Tak? Jakby to była podstawa, że uprawy muszą być w kraju i muszą być dozwolone dla każdego, kto spełnia warunki. Ja na początku proponowałem Instytut Włókien Naturalnych z Poznania, żeby był naszym takim partnerem, dlatego uczestniczyli w całym procesie w ogóle legislacji. Uważałem, że to jest dobry pomysł na początek, na moment, kiedy wszystkie firmy w międzyczasie, które są obecne, potencjalne, zbiorą papiery, ponieważ dzisiaj zebranie papierów, żeby spełnić warunki choćby GMP, no to jest, pomijając środki finansowe, no to jest dość długi proces, jeżeli chodzi o papiery, przygotowanie. Biurokracja jest dość duża i w Unii, i u nas, także chociaż u nas się chwalą, że w 4 miesiące to robią. Także pomysł już się kiedyś pojawił. Natomiast dzisiaj nie jestem fanem tego, żeby instytuty uprawiały słowo. Uważam, że uprawiać może każdy. Każdy powinien, kto spełnia warunki, dzisiaj uprawiać konopie. I to w ogóle nie jest w ogóle dla mnie proces, w ogóle temat do dyskusji, z uwagi na to, że nie rozumiem, dlaczego instytuty, szczególnie, że nie mamy historii instytutów w Polsce, które potrafią uprawiać marihuanę, umówmy się. Nawet Instytut Włókien Naturalnych, który ma ponad 90 lat, tak naprawdę, jeżeli chodzi o jego dział, ten związany z uprawą konopi, jest dość duży i tam dość dużo ludzi dużo wie. Natomiast większość kadry, która dużo wiedziała, już tam nie pracuje, bo jest za stara. I najnormalniej w sieci odeszła na emeryturę. Ludzie młodzi tam, pomijając Rafała Modlińskiego i parę osób, bardzo poważnie myślą o tym, żeby rozwijać uprawy medyczne w instytucie. Natomiast na chwilę obecną uważam, że to jest strzał w kolano dla całego przemysłu polskiego. Dzisiaj w Polsce uważam, że powinny być jasne warunki dotyczące tego, w jakich warunkach powinna być przygotowywana uprawa do... No, są w pewnym sensie już określone, czyli musi to być GMP. W tej chwili, nie wiem, czy Państwo świece bądź nie, produkty, które są w tej chwili w aptekach, nie są wcale GMP. To są produkty API, które zostały przepakowane po prostu w Niemczech i się nazywają w tej chwili GMP. Tak do końca nie jest to proces zgodny z tym wszystkim, co byśmy chcieli. Jednak z drugiej strony dzięki temu właśnie w aptekach mamy leki i możemy z nich korzystać. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby dzisiaj ustalić pewne warunki. Uważam, że GMP, to, które jest w tej chwili, jest dość... Tak jakby procedury, które są przy GMP dzisiaj nie są zbyt potrzebne do tego, żeby uprawiać medyczną marihuanę tak naprawdę. Potrzebujemy nowych regulacji, które będą regulowały tak naprawdę obieg, w jakich warunkach. Oczywiście marihuana musi być uprawiana, tak? Te konopie muszą być uprawiane, przygotowywane w bardzo dobrych warunkach sterylnych, żeby pacjent, który dostawał po prostu to na co czeka, czyli bez metali ciężkich, bez żadnych innych dodatków, dobrze przebadany, tak naprawdę susz, ewentualnie ekstrakt, który działa, który spełnia swoją rolę
rolę, przynajmniej w tym procesie, nie wiem, jaką jednostkę chorobową dany pacjent by miał, po prostu spełnia swoje warunki. I tutaj nie potrzebujemy instytutów tak naprawdę, bo umówmy się, że dzisiaj u mnie w firmie, która się zajmuje ekstrakcją, mam kilku naukowców, którzy spokojnie dzisiaj mogą coś takiego przeprowadzać. Tu nie trzeba całego instytutu do tego. Fakt jest taki, że dzisiaj umówmy się, proszę Państwa, że instytut może założyć każdy. Tak naprawdę to nie jest nic szczególnego, założenie instytutu nie jest jakaś niesamowity proces, którego nie można zrobić. Można go przeprowadzić bez problemu. Natomiast problemem jest to, że my ciągle tak jakby w tym prawie drepczemy w kółko, myśląc o tym, że jakiś instytut, jakiś naukowiec nas wybawi z jakiejkolwiek opresji. To tak nie jest. Dzisiaj tak naprawdę nam zależy na dobrych growerach i tak naprawdę dobrej praktyce uprawy. I my potrzebujemy ludzi, którzy by się trzymali po prostu reguł książki, którą można założyć w prawie, tak jakby jakie warunki musi spełniać dzisiaj do końca, bo ja uważam, że tą uprawę trzeba nowelizować. Trzeba zmienić dzisiaj warunki. Tak naprawdę według mnie ten model, który jest dzisiaj GMP w Europie, który dotyczy leków, nie do końca jest potrzebny aż tak bardzo przy uprawie konopi indyjskiej. Uważam, że tam jest zbyt dużo rzeczy, które ściągają na potencjalnego producenta ogromne środki, które nijak się nie przekładają potem ani na jakość, ani nie przekładają się na cenę. Wręcz przeciwnie, przekładają się na dużo wyższą cenę niż to z założenia ma miejsce. Więc ja jestem zwolennikiem akurat tego, żeby w tej chwili ustanowić jasne reguły do tego, jak ludzie dzisiaj w Polsce mogliby poruszać się wokół tej uprawy medycznej marihuany i stworzyć coś w rodzaju, nie wiem, czy to by było specjalne GMP dla marihuany. To jest problem tak naprawdę dzisiaj światowy, to nie jest tylko polski. A na chwilę obecną, jeżeli zejdziemy na ziemię, tak naprawdę dzisiaj jest prosto. Po prostu przedsiębiorca powinien spełniać warunki GMP. Tak jest to zapisane w ustawie, którą sam zresztą procedowałem. I w tej ustawie jest jasno napisane, jakie warunki trzeba spełnić. Dzisiaj GMP jest normalnym elementarzem. Otwiera się książkę, przychodzi pan z kontroli i sprawdza, czy wszystko się zgadza. Punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci. Nie ma śrubki, nie zgadza się. Wracamy za jakiś czas. I to tylko na tym polega, więc na chwilę obecną, jeżeli operujemy na tym, jakie prawo jest dziś. Dziś prawo jest takie, że przedsiębiorca zgłasza, praktycznie takie dzisiaj istnieje, zgłasza swoje, przygotowuje wszystkie papiery, cały proces do tego, że chce uprawiać w tym kieracie GMP, pokazuje swoje laboratoria, pokazuje swoją przestrzeń, którą ma, clean roomy, nie wiem, te wszystkie przestrzenie, które ma, one muszą mieć odbiór i w tym momencie zaczynamy pracę. Fakt, że dzisiaj jest to dość droga zabawa, mało tego, te przepisy są dość niejasne, przez co ludzie nawet, którzy się zgłaszają, ja w takich procesach uczestniczyłem z prawnikami, pomagaliśmy firmom przygotować wszystkie te papiery, całą tą drogę. Wielu ludzi po prostu nie przechodzi tej całej drogi związanej z papierami. Po pierwsze, jest to drogi proces, dość skomplikowany. Dzisiaj na uprawę medycznej marihuany potrzeba bardzo duże pieniądze. Oczywiście są sposoby, żeby ją robić dużo taniej i przygotować cały proces dużo taniej, cały GMP. Natomiast dzisiaj widzę, producenci polscy i przedsiębiorcy polscy w ogóle nie widzą, nie umieją czytać chyba tej ustawy do końca, która została napisana, zresztą której uprawy przeszły w lipcu 2018, jeżeli chodzi o uprawy. Wyszła taka nowelizacja ustawy, która się nazywa o dopalaczach. Tam jest bardzo dużo napisane na temat upraw innych, konopi innych niż włókniste. I tam jest cały elementarz tego, jak to robić. A dzisiaj czy instytuty? Nie sądzę. Uważam, że brnięcie w ogóle w to, ja nie wiem, czy kto ma jaki interes, a już szczególnie na górze w parlamencie, że chce iść brnąć w ogóle w instytucje naukowe, te całe, które robią. Po co to wszystko? Przecież to jest zwykła roślina, którą dobrzy growerzy w Polsce już uprawiają na bardzo wysokim poziomie. Wystarczy wrzucić na chromatografię i zobaczyć, że robimy dzisiaj marihuanę dużo lepszą niż ta, która przychodzi dzisiaj nawet do apteki. Można to robić, w bardzo dobrych warunkach. Nie potrzeba do tego tak dużego, złożonego procesu, a już na pewno według mnie nie potrzeba do tego żadnych instytucji naukowych. Instytucje naukowe niech się zajmą rozwojem, dzisiaj jest to też w ustawie zapisane. Niech robią uprawy naukowe, dzisiaj jest to dozwolone, nie jest to drogi proces. Wystarczy dobrze papiery przygotować. Polecam zresztą Jędrzeja Sadowskiego, który świetnie te papiery przygotowuje. Można zrobić sobie uprawę dzisiaj naukową, prowadzić badania i ja do tego uważam zmierzają instytuty naukowe. Powinny pracować nad nowymi odmianami w Polsce, pracować nad tym, jak my jako Polska możemy się odnaleźć na mapie dzisiaj medycznej w ogóle, jeżeli chodzi o medyczną marihuanę i jak stać się liderem tej branży, bo dzisiaj mamy bardzo duże szanse, żeby się stać, aczkolwiek ta legislacja musi się zmienić, dlatego mocno naciskam na parlament. Ja w parlamencie nie jestem od 3 lat, natomiast dzisiaj w parlamencie są ludzie, którzy obiecali te zmiany prowadzić, choćby poseł Sachajko, który robi
co może, dwoje się troje. Pomijając w ogóle całą komisję o medycznej marihuanie, cały ten zespół medycznej marihuany, który nic nie wnosi, tylko psuje, jak się okazuje, ponieważ jest to tylko i wyłącznie przypinanie sobie plakietek partyjnych. Polecam tutaj pomysł w ogóle wolnych konopi rewelacyjny, jeżeli chodzi o uregulowanie niektórych spraw związanych właśnie dzisiaj z marihuaną. Natomiast ja jestem zwolennikiem w ogóle regulacji, która niedługo przyjdzie, czyli totalnej deregulacji związanej z konopiami i w sensie deregulacji może nie do końca, ale regulacji związanej z tym, że to będzie obanerolowane i będzie jako normalnie dostępny środek, czyli zwykłe regulacje konopne, które nastąpią w ciągu najbliższych lat, proszę Państwa. I to nie jest żadna nowość, ponieważ kraje w Europie w tej chwili już do tego zmierzają. Polska taki plan oczywiście ma, takie papiery już są nawet przygotowane i taki plan jest. Pytanie, jakie będzie nastawienie w tej chwili władzy, a szczególnie tych, którzy po wyborach za rok dojdą do władzy i czy to, co obiecywali i to, co mówią o tym, że konopie powinny być wolne, okaże się prawdą, ponieważ dzisiaj prawie każdy w Sejmie, łącznie też z partią rządzącą, ma jakieś tam przekonania prokonopne, ponieważ wykonaliśmy kupę roboty przez te 4 lata, kiedy byłem w Sejmie i dzisiaj nawet w PiS-ie są dość poważne rozmowy. Starczy sobie przejrzeć wywiad chyba sprzed 2 tygodni w Telewizji Polskiej, że dziennikarka w publicznej telewizji, żeby uspokoić oponentów, którzy skakali sobie do gardła, zaczęła mówić, a co sądzicie Państwo o konopiach? Temat się zmienił, uspokoiło się wszystko. Panowie siedli i zaczęli opowiadać bardzo miło na temat konopi. Więc konopie naprawdę mocno łączą ludzi i potrafią wiele zmienić. Na temat uważam, że instytuty wszystkie naukowe powinny się skupić na rozwoju polskiej, tak naprawdę rozwoju nowych odmian, na rozwoju w ogóle tego, co możemy dzisiaj zrobić z konopi, ponieważ pomysł na to, jak leczyć ludzi, co wymyślać. Dzisiaj jesteśmy na początku drogi. Tak naprawdę konopie są z nami 1000 lat, jak Państwo wiedzą. Układ endokanabinoidowy u ssaków się nie pojawił przypadkowo. Więc te 1000 lat naprawdę naszej ewolucji w ogóle z konopiami dały nam dużo do myślenia. Natomiast naukowo jesteśmy na samym początku. Dzisiaj mamy te laboratoria, dzisiaj możemy robić, ale nie róbmy tego, żeby oni mieli wyłączność na to, żeby mogli uprawiać marihuanę. Oni niech się zajmą uprawą tak naprawdę naukową, bo dzisiaj i tak musimy wyszkolić kadry. Kadry dzisiaj, które się znają, to siedzą tutaj też gdzie niegdzie na sali. Dzisiaj spotkałem kilku przyjaciół. To są kadry, to są ludzie, którzy się znają na growing, to są poważni growerzy i ludzie, którzy mieli z uprawami nieraz do czynienia, więc na nich będziemy musieli opierać, na takich ludziach, którzy będą musieli szkolić te kadry. Umówmy się, że dzisiaj nie ma szkół, nie było do tej pory szkół, które szkoliły te wszystkie kadry naukowe do tego, żeby dzisiaj zająć się uprawą. Tak samo jeżeli chodzi o ogrodnictwo. Dzisiaj szkoły, te, które są związane z agro, dopiero zaczynają myśleć o tych kierunkach, o tym, żeby wykładać coraz więcej. No w końcu muszą, ponieważ te konopie nas wszędzie otaczają, więc jak najbardziej jestem za tym, żeby oddać przedsiębiorcom, uwolnić rynek, dać możliwość sprzedaży konopi, produkcji konopi każdemu. Oczywiście pod rygorem sprawdzania. Dzisiaj nie trzeba do tego specjalnych, wielkich jakichś papierów. Trzeba przygotować po prostu legislację, która będzie pozwalała w sposób mniej, powiedzmy, destrukcyjny w ogóle dla branży, dla ludzi, którzy chcą w tej branży się rozwijać, mniej destrukcyjny dla ich kieszeni pomysł, który będzie po prostu w tej chwili wdrażany z biegiem lat. Ja wierzę w to i wszystko robię do tego, dlatego też pracujemy nad tą legislacją gdzieś z zewnątrz, na zewnątrz parlamentu jako organizacje pozarządowe. Pracujemy nad tym, żeby w ciągu najbliższych lat Polskę nie ominął ta fala, która idzie w tej chwili legalizacji, powiedzmy, regulacji konopnych. I ja uważam, że Polska w momencie tym, w którym jesteśmy w tej chwili też politycznie nawet, możemy dużo zyskać na tej regulacji konopnej. Dzisiaj rozmowy takie prowadzę z każdą partią, która dzisiaj jest w Sejmie, która potencjalnie za rok będzie mogła rządzić. I z nimi rozmawiamy na temat konkretnego planu. Mamy konkretny plan, który jest wyznaczony, pokazany na podstawie tego, co się wydarzyło na całym świecie przy legislacji. Jakie były błędy poprawione choćby właśnie przy uprawach, jakie były błędy popełnione przy legislacji. Na podstawie tych wszystkich błędów przygotowaliśmy taki raport. Będziemy chcieli, żeby za rok określiły się ugrupowania, które startują w wyborach, czy zamierzają dla gospodarki polskiej taki program przyjąć. To jest najlepsze, żeby dzisiaj było uwolnione. Nie myślmy tak jakby krótkowzrocznie o tym, że jakieś instytuty nam w czymś pomogą i nagle rozwiążą nasze problemy. One nie rozwiążą naszych problemów. Tak naprawdę instytuty będzie nas kosztowało to, że najbliższe lata będziemy znowu zamurowani, ponieważ nikt inny poza nimi nie będzie mógł uprawiać, a instytuty zanim zrobią, ja już nie mówię o stabilizowaniu tych nasion czy roślin, ale ja mówię o tym, że doprowadzili do tego, że będą w ogóle jakiekolwiek rośliny na sprzedaż, to jest, umówmy się, proszę Państwa, parę lat. Więc dzisiaj potrzeba naprawdę innego rozwiązania, myślenia o tym, jaka będzie przyszłość, a przyszłość jest związana z regulacją konopną. Czyli musimy myśleć o tym, co
powinno być w normalnym państwie, w którym można nałożyć banderolę na konopie i sprzedawać je jak normalne dzisiaj, nie wiem, sprzedajemy papierosy czy sprzedajemy alkohol. Była to chyba najmniej destrukcyjna w tej chwili używka obanderolowana chyba na świecie, więc to jest przyszłość. W tej chwili myślę, że te regulacje powinniśmy zmierzać. Tu jest wielu prawników, z legislatorami pracuję, mam trzy kancelarie, z którymi od lat pracuję przy okazji też prowadzenia całej tej legislacji w Sejmie i zajmujemy się tym wszystkim całą masę lat i powiem Państwu, że jedyne rozwiązanie dzisiaj to jest myślenie o przyszłości, czyli zbudowaniu modelu, w którym będziemy mogli, normalny przedsiębiorca będzie mógł uprawiać oczywiście pod kontrolą pełną, bo chcemy dostawać produkt najwyższej jakości, więc będzie musiał spełniać warunki, które są. Dzisiaj wystarczy, żeby spełniał warunki API. Przecież jest kilka dzisiaj rzeczy, choćby to, przecież to, co kupujecie, co powiedziałem na wstępie, dzisiaj ten produkt, który kupujecie Państwo w aptece, to jest projekt API tak naprawdę, to jest produkt API, nie jest, on nigdy GMP nie był tak naprawdę. Jedyne GMP, jakie znam na świecie, to jest Bedrockan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby? To ja dodam tutaj za panem Piotrem, w ślad za wypowiedzią pana Piotra, że my jako kancelaria w pełni się z tym zgadzamy. Oddanie tak naprawdę uprawy konopi innych niż włókniste instytutom badawczym będzie no de facto absolutnie negatywnie wpływało na tą uprawę w Polsce. Tak jak pan Piotr wskazał, my również jakby znamy tutaj osoby, które tą uprawą się zajmują i naprawdę robią to dobrze. Robią to od lat i wiedzą, jak te procesy przebiegają i jak to wszystko stworzyć, żeby rzeczywiście ten produkt końcowy był produktem wartościowym dla nas, odbiorców tutaj w Polsce. Więc oddanie tego instytutom badawczym doprowadzi tylko i wyłącznie do sytuacji, że cały proces się przedłuży i nie wiem, być może za 3-4 lata de facto tą marihuanę medyczną będziemy mieć na polskich półkach. A jak Państwo myślicie? Kiedy możemy, czy możemy spodziewać się szybkiego podjęcia jakiejś decyzji przez Sejm, ponieważ jednak ta medyczna marihuana została zalegalizowana w listopadzie 2017 roku i w aptekach głównie spotykamy produkty z zagranicznych firm. I czy ta nowa ustawa wpłynie jednak na rozkład sił? Jeśli mogę, odpowiem właśnie pytaniem do pana Piotra. Jako Konfederacja i Lewica jest za tym zdecydowanie, jak z PiS-em, jak jest po prostu tutaj większość. Ja powiem Państwu, to jest właśnie klucz całej sprawy. Jak ja słucham w ogóle ludzi z Lewicy, którzy opowiadają, że mają takie pomysły, a nie inne, no to podstawowe pytanie ludzi, którzy naprawdę w tym siedzą, jest takie, a kogo macie z PiS-u, z partii rządzącej? Kogo przekonaliście, kto będzie to prowadził z partii rządzącej? No nikogo. No to po co my w ogóle rozmawiamy? Proszę Państwa, na tym polega polityka. Jeżeli partia rządząca ma większość i ona decyduje, bez jakiegokolwiek ważnego człowieka, który daje zielone światło, tam nie ma o czym mówić. Tracimy swój czas, to jest tylko bicie piany i robienie sobie elektoratu tak naprawdę w Sejmie. To, co oni robią dzisiaj na tym zespole, tak naprawdę spotykają się po to, żeby pani, która do tej pory nie była z tego znana, nagle między znajomymi, o, idzie ciocia, która, a ona się marihuaną zajmuje. No nie róbmy sobie jaj, no. Lewica się nie zajmuje marihuaną, po raz kolejny pokazują, jak to inni politycy, oczywiście jak sobie po prostu tą marihuaną wycierać, co się chce. Fakt, że plusem tego wszystkiego jest to, że się w ogóle mówi. I okej, okay, tylko, że ja już na tym etapie uważam, że nie wystarczy tylko mówić, skoro już tak jakby zrobiliśmy rysę i wybiliśmy prawie tą szybę i tak jakby już partia rządząca jest na zupełnie innym etapie, czyli rozumieją, że konopie pomagają ludziom. Ja dałem też do zrozumienia w wielu wywiadach, że przecież widziałem się z prezesem Kaczyńskim w międzyczasie i też rozmawiałem o tych uprawach. Tam dostaliśmy już zielone światło. Ja dostałem od prezesa Kaczyńskiego przy pierwszej rozmowie, którą odbyliśmy po jakimś czasie, kiedy ta ustawa już była wdrożona, on powiedział mi na wejściu, że on rozumie, że uprawy to był błąd, że nie ma ich w Polsce, bo po pierwsze dostajemy produkt API, tak jak mówiłem, i też czasem różnej jakości, bo ostatnio było kontrowersyjnie, bo wrzucają tam czasem co popadnie. Dostajemy do aptek, kiedy dziś tak naprawdę spokojnie moglibyśmy wytwarzać produkt przynajmniej tej samej jakości u siebie na miejscu. Fakt jest taki, ktoś powie, no ale co stoi na przeszkodzie, przecież mamy ustawę i ktoś może sobie wytwarzać. Ustawa, tak jak mówię, jest na miejscu, natomiast niewiele osób po prostu dzisiaj w kraju ma takie pieniądze, żeby dzisiaj z tą ustawą ruszyć i żeby faktycznie coś w kraju zrobić. Ja w takich projektach, jak już wcześniej powiedziałem, uczestniczyłem. Znam polskich przedsiębiorców, pracowałem z nimi. Oni się wycofują w trakcie, nie mają zielonego pojęcia. Sieją tylko destrukcję. Ja czekam dzisiaj na ludzi, którzy po prostu mają pojęcie o konopiach i mają dzisiaj pieniądze, które potrafią dzisiaj postawić taką uprawę i dzisiaj zrobić prawdziwą uprawę w systemie GMP w Polsce. Natomiast na chwilę obecną, przepraszam, ale są harcerze. Naprawdę dzisiaj ludzie, inwestorzy polscy, no to jest śmierć.
śmiech na sali. Tak naprawdę rzucają się na konopie, bo są modne. I dzisiaj ten temat jest bardzo sexy i każdy by chciał w tym pracować, ale kiedy przychodzi, pracuje z inwestorami, pracuje z tymi ludźmi od lat i z ludźmi z giełdy i szczególnie w ostatnim okresie. No śmiać się chce, naprawdę, amatorka pełną gębą. Wszyscy szastają pieniędzmi, natomiast pojęcia o tym zielonego nie mają. Na końcu oczywiście wycofują się, robią takie błędy. Nie chcemy takich ludzi w świecie konopnym. To są ludzie, którzy niszczą świat konopny. Wydaje mi się, że pieniędzmi mogą wszystko osiągnąć, a na końcu się okazuje, że nic nie robią, a na końcu zostawiają bałagan, który my musimy sprzątać. Prawda jest taka, że dzisiaj trzeba przekonać partię rządzącą. Partia rządząca, przypominam Państwu, jest przynajmniej rok najbliższy jeszcze i musimy się z tym pogodzić. Regulacji konopnych myślę, że przez ten rok nie zrobimy, ponieważ oni mają kampanię. No umówmy się, dzisiaj wszyscy zaczynają myśleć, wyścig się zaczął tak naprawdę za władzą i nie będą rozmawiać z nami o konopie. Dlatego dzisiaj temat choćby upraw nie jest ruszony, mimo że ja o uprawach rozmawiam już 3 lata i mam zielone światło z PiS, że no trzeba je zrobić w Polsce, trzeba to jakoś do tego doprowadzić. Trzeba doprowadzić. Uprawy w Polsce powinny być. Regulacja związana z uprawami powinna być bardzo prosta. Powinny być procesy przystosowane do polskich warunków. Pod polskich przedsiębiorców. Dzisiaj ludzi, którzy chcą uprawiać konopie w Polsce na wysokim poziomie jest wielu, którzy potrafią, ale to są ludzie przeważnie z branży. To nie są ludzie, którzy mają dzisiaj 100 milionów euro, żeby wyciągnąć i zrobić sobie cały proces laboratorium. Ci ludzie, którzy mają 100 milionów też tego nie zrobią, bo jak zaczną to robić, to popsują. O tym Państwu mówię. Minęło parę lat, ciągle tego nie mamy. Gdyby mieli pieniądze i te pieniądze potrafiłyby czynić cuda, to już dzisiaj byśmy mieli kilka fabryk i kilka upraw GMP w Polsce, a nie mamy. Więc te pieniądze nie potrafią. Oni po prostu nie wiedzą, jak podejść do tego. Nie chcą słuchać know-how. Mało tego, kradną dużo pomysłów. Ja znam wielu przyjaciół, którym ukradziono po prostu pomysły, bo wydawało się krawaciaszą, że po prostu tak wypada, bo mają pieniądze. I właśnie tak w branżę wchodzą. To jest scenariusz, który się powtarza tak naprawdę na całym świecie. Amerykanie go przerabiali, Kanadyjczycy go przerabiali, wszyscy przerabiają. Macedonia tu niedaleko też to przerabia ciągle, zresztą nie może się wygrzebać z dołka. I dzisiaj tak naprawdę zmienimy wszystko, możemy zmienić, tylko musimy mieć poważnych ludzi w parlamencie. Ja mówiłem odchodząc, nie dlatego, że mam jakieś wielkie ego czy coś, tylko znam realia. Przecież dlatego poszedłem do tego parlamentu zrobić tą ustawę, bo znałem realia od lat, jak politycy obiecują, a nic nie robią. Więc ja żałowałem, że nie ma nikogo w parlamencie dzisiaj, kto się może wstawić. Kogoś, kto przynajmniej mądrze myśli i rozmawia z ugrupowaniami. To, że przeszła ta ustawa, to nie jest jakaś magia, tylko to, że ja prowadziłem dialog przez po prostu ponad rok czasu, dialog z każdym ugrupowaniem, szczególnie ugrupowaniem rządzącym, pokazując im papier od strony merytorycznej, tak jakby spotykając się z prawnikami, spotykając się z naukowcami, których miałem, tak samo z całą tą ekipą od nas, tą grupą pacjentów i rodzin pacjentów, tak. Przedstawialiśmy ten problem z każdej strony i potrafiliśmy wytłumaczyć w dość prosty sposób, ja jako raper potrafiłem wytłumaczyć im, że jest potrzebna ta ustawa, więc da się to przeprowadzić. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia tak naprawdę w parlamencie z krasą, że to są politycy z krwi i kości. Oni nie przyszli tak jak my bić się o konopie. Oni przyszli spełnić swoje jakieś tam marzenia, które sobie powymyślali, albo partyjne, po prostu konkretne plany, które mają i na tym się kończy. Tak naprawdę dzisiaj potrzebujemy ludzi. Ktoś mi powiedział kiedyś lobbying. Zresztą największy lobbying w Polsce, kiedyś się śmialiśmy, bo wolne konopie też są na sali i kiedyś ktoś z zachodu przyjechał i tu trzeba wielki lobbying, damy pieniądze jako duża firma. My się śmiejemy, największy lobbying tu siedzi na sali, wolne konopie. Nie ma większego lobbyingu chyba w Europie, który wpływał i okazuje się, że nasza praca wieloletnia lobbyingowa nie dała dużych rezultatów. Rezultaty były, kiedy wszedłem do Sejmu, kiedy zaczęliśmy się tym naprawdę zajmować i w ciągu półtorej roku przeprowadziliśmy całą legislację. Fakt, że wykastrowano nam uprawy, które muszą wrócić i to jest klucz tej rozmowy, natomiast wydaje mi się dzisiaj potrzeba odważnych ludzi, którzy szczerze z nami rozmawiają. Czyli jeżeli pytam polityka, z kim konkretnie w PiS rozmawia, to mówi, z kim rozmawia. Jeżeli nie rozmawia, to nie rozumiem, po co w ogóle tam siedzi i zawraca nam głowę i traci nasz czas. Ponieważ to jest tylko i wyłącznie gra polityczna, ponieważ on nic więcej nie zrobi. Mnie to nic nie daje i państwu też nic nie daje, że on przychodzi na spotkanie zespołu i pięknie gada, czego on nie będzie robił. Najśmieszniejsze jest to, że oni nawet niewiele gadają, bo oni pytają nas, co mamy robić. Nas pytają, co mamy. No to jak pani mnie pyta, co się zmieni? Według mnie powinny, w ogóle zmiany następują dość szybko. Europa w tej chwili dość mocno reaguje na to, co się dzieje za oceanem. Dość mocno cały świat zaczął reagować, zresztą wystarczy obejrzeć Amerykę Południową i to, co się w tej chwili tam dzieje. Świat wie, że po prostu w tej chwili musi legalizować marihuanę. Pomysł z legalizacją marihuany w Unii Europejskiej jest stary już. Ja uczestniczyłem nawet w takiej grupie, którą powołano ileś lat temu i byliśmy grupą doradczą dla Unii Europejskiej. To robiło chyba WHO w połączeniu z jakąś inną europejską instytucją, nie wiem, czy z Komisją Europejską. Tak jakby
mieli taką grupę, w której się radzili, jak przeprowadzić legislację w Unii Europejskiej, więc takie rozmowy już są od lat. Tam jest plan na to, żeby wprowadzić unijne przepisy, które będą dotyczyły całej Unii Europejskiej. Unia widzi, ile pieniędzy z tego jest. Wie, że walka z tym nie ma sensu, ponieważ bardzo dużo ludzi w tej chwili się przyznaje w ogóle do używania marihuany, konopi w jakiejkolwiek postaci. A już pomijając to, że w tej chwili rynek medyczny się rozwija niesamowicie, no to hipokryzją jest dzisiaj mówić, że to, co ktoś kupił w aptece, jest lekiem, a na ulicy, jak złapią kogoś, to on idzie do więzienia, bo to jest co to jest? Co on z tym niby robi? To jest ta hipokryzja, z którą się zgadzamy, więc dzisiaj rząd musi sobie odpowiedzieć, czy stoi po stronie obywatela i kraju, czy stoi po stronie przestępcy, bo dzisiaj rządy, które utrzymują prohibicję, są przestępcami. Nie ma co tutaj się w ogóle gryźć w język. Proszę Państwa, to są przestępcy. Polityk, który może wpłynąć na prawo, a nie wpływa, i pozwala przestępcy zarabiać pieniądze. Przecież ta kula, która trafi kogoś kiedyś, jest za pieniądze polityka. Ponieważ przez to, że doprowadzają do prohibicji, on ma pieniądze z ulicy, z tego, że na ulicy sprzedaje narkotyki. Przecież ta kula była kupiona za pieniądze polityka. Polityk uczestniczy w śmierci tej osoby, która zginęła albo została postrzelona. Tylko że nikt głośno o tym nie mówi. Politycy są przestępcami dzisiaj, zezwalając na to, co się dzieje, skoro mają do tego prawo, mogą zmieniać. Mają ustawodawstwo, mogą przeprowadzić cały proces legislacyjny w Sejmie. Przecież od tego są. Za to im płacimy. A nie robią tego, czyli tak naprawdę działają ręka w rękę z przestępcami. Więc dzisiaj system, to są pytania, które się dzisiaj w ogóle świat zadaje i powinien zadawać w Polsce przede wszystkim, dokąd będzie zmierzało prawo narkotykowe, szczególnie ta głupia ustawa, która u nas obowiązuje, która w ogóle nie powinna istnieć. Przecież jak wchodziliśmy do Sejmu, ja pierwszy powiedziałem, że ja mogę żadnej ustawy nie dawać PiS-owi. Ja jestem fanem deregulacji. Dla mnie powinno się wszystko zderegulować i po prostu nie powinno być przepisów. Dzisiaj normalnie to powinny być zwykłe, najprostsze przepisy, które to regulują, a na pewno nie tak takie, które są dziś. Dzisiaj tak naprawdę jest za dużo regulacji w tym związane. Dzisiaj ta ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest jedną z najgorszych, która blokuje i w ogóle to jest w ogóle, to nie powinno istnieć. Ja już wnosiłem interpelację, prosiłem wiele razy, żeby ta ustawa po prostu zniknęła, bo to jest jedna z najgorszych ustaw, jakie się pojawiły, aczkolwiek mój kolega jeden powiedział, że jest fascynatem. W więzieniu przeczytał ją od dechy do dechy i jest po prostu mega fanem tej ustawy, że nikt mu nie mówił, że jest zła, bo jest świetna. Pomijam to, że poszedł siedzieć za młynek, proszę Państwa, naprawdę, młynek do marihuany, było napisane w papierach, młynek do wytwarzania marihuany. Bardzo bym chciał mieć taki młynek, ale nie istnieją takie młynki, bardzo bym chciał. Poszedł siedzieć, naprawdę, proszę Państwa, miał młynek w domu, zwykły metalowy, do tego dostał chyba 2 lata. No ale stwierdził, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest świetna, nie? Natomiast dzisiaj prawda jest taka, że dopóki my nie będziemy nalegać na rząd, żeby wreszcie zmienił te przepisy całkowicie, doprowadził do regulacji i nie ścigał zwykłych ludzi. Ja miałem, proszę Państwa, spotkanie, jeszcze tak na koniec powiem, ostatnio przypadkowo trafiłem na spotkanie polskiej policji. Była jakaś impreza taka, natknąłem się przypadkowo w hotelu, okazało się, że na dole jest wielka impreza, są państwo z policji, dużo szefów policji. Za chwilę okazało się, że mnie poprosili na dół tam, żebym przyszedł. I okazało się, że to ludzie tak rocznikowo podobni do mnie, to okazało się, że część to fani i tak dalej. I zaczęli mnie pytać, co tam liczy, z czego ty teraz żyjesz? Ja mówię, z marihuany. Pięknie jest powiedzieć policji dzisiaj, że żyje z konopi. I zacząłem z nimi dyskusję na temat konopi. To była cała góra policji. Nie było jednej osoby, która była za tym, żeby dalej ścigać za konopi. Oni wszyscy byli za tym, Leroy, zrób cokolwiek, mówi, żeby to w końcu przestało istnieć. I to samo dzisiaj się dzieje, ja mówię, to trzeba nalegać na rząd, na parlament, trzeba nalegać na posłów do tego, żeby doprowadzić do deregulacji, żeby te sprawy konopi, dzisiaj tak zwana ustawa regulująca konopię, dzisiaj istniała w Polsce. Przecież pomijając to, że te obietnice wszystkie, które napompował dzisiaj rząd, trzeba czymś spłacić, no to po drugie, nie można ludzi dzisiaj po prostu łapać na ulicach jak za czasów faszystowskich, podczas II wojny światowej, i ich zamykać tylko dlatego, że oni dzisiaj mają liść konopi na bluzie, a nie wiem, mogliby mieć nawet reklamę wódki i to by nikomu nie sprawiło problemu. To jest to zachwianie w ogóle wartości na całym świecie. A w Polsce, jeżeli chcemy rozmawiać w tej chwili o kolejnych regulacjach, potrzebujemy więcej ludzi odważnych w Sejmie. Ludzi, którzy faktycznie pójdą do prezesa, pójdą na samą górę, bo tylko tam się załatwia te sprawy i potrafią mu wytłumaczyć, że ta ustawa, którą teraz regulacja chcemy przeprowadzić, jest słuszna. I tylko takich ludzi, ale nie widzę dzisiaj takich ludzi. Liczę na to, że może Jarek Sachajko się opamięta i w końcu będzie miał na tyle jaj, za przeproszeniem, mówiąc kolokwialnie, że w końcu się postawi i zacznie z pozycji przynajmniej człowieka, który ma pojęcie o tym rozmawiać. Bo PiS tylko dlatego chyba też zaczął z nami rozmawiać, bo zrozumieli, że ja chyba mam pojęcie o tym, co mówię do nich. A chyba cała reszta tylko tak po prostu gada, żeby gadać. Więc jeżeli kończąc już, mam pani powiedzieć,
dzisiaj regulacje według mnie następują w ciągu najbliższych lat bardzo szerokie. Tylko jest pytanie, w jaki sposób? W Polsce można wszystko spieprzyć przepisowo, bo nawet jeżeli będziemy mieli implementację unijną, jeżeli dojdzie do tego, no to przecież implementację ostatnio mieliśmy, pamiętacie, Cookies się do dzisiaj tłumaczy. Przecież ja przypominam, że w ogóle to, co wszystko się wydarzyło z tym wszystkim, to była implementacja europejska, że w Europie tak mają. To w ogóle ten, abstrahując to, co się ostatnio wydarzyło z telewizją, z tym wszystkim. My tylko implementujemy po prostu rzecz europejską, która nie była zaimplementowana w Polsce od wielu lat. Unia Europejska, wiele krajów, że ją implementowały. I tak samo będzie właśnie z ustawą o regulacją konopną. Jeżeli przyjdzie taka implementacja z Unii Europejskiej, pytanie jest, kto będzie ją procedował i czy ona będzie posiadała jakiekolwiek zmiany polskie. Ponieważ ja widziałem wiele implementacji, które przychodziły z Unii Europejskiej, które zawierały bardzo dużo polskich rzeczy, które wrzucała sobie partia rządząca. I z jednej strony nie wypada nie klepać, bo to naturalne, że tutaj musimy podpisać tą implementację. A z drugiej strony, jak ją podpisać, skoro PiS wrzucił tam na przykład coś, z czym się nie zgadzamy. I tu jest właśnie pytanie, czy jeżeli będzie implementacja z Unii szła, a będzie, przypuszczam, taka szła w najbliższym czasie, czy ona będzie implementowana po pierwsze w Polsce w najbliższych latach, a po drugie w jaki sposób? Czy będzie zawierała zmiany? Dlatego ważne jest naciskanie przez nas na ugrupowania, na swoich polityków, których państwo znacie ze swojego okręgu, na to, żeby konopiami naprawdę się interesowali. I kiedy przyjdzie temat rozmowy regulacji konopi w Polsce, a on przyjdzie już niedługo, żeby wiedzieli, co mają mówić, a nie gadali głupot, jak to w większości przypadków ma miejsce. Więc myślę, że dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić wiele dla zmian konopnych w Polsce. Zobaczcie państwo, ile się zmieniło choćby przez jedną kadencję, jeżeli chodzi o postrzeganie medycznej marihuany, w ogóle postrzeganie konopi w Polsce. Jedna kadencja wystarczyła na to, żeby zmienić. Nam potrzeba 2-3 takich kadencji z ludźmi, którzy faktycznie przyszli do Sejmu, żeby robić legislację i zmieniać to prawo i się znają. I tyle. Potrzeba nam nawet jednej kadencji, a dobrej w tej chwili, żeby po pierwsze poregulować uprawy, a myślę, że uprawy się da poregulować w ciągu najbliższego czasu i mądrze. Na pewno nie z instytutami. Ja będę pierwszy, który będzie odradzał rządowi i wszystkim ludziom, którzy będą o to pytać, uprawy z instytutami naukowymi. Instytuty naukowe niech się skupią na nauce, niech się skupią na tym, jak polska nauka może się rozwijać w dziedzinie konopi. Dużo jest do zrobienia, niech mi pani uwierzy. Mamy dzisiaj trzecie laboratorium i ciągle mamy pełne ręce roboty i ciągle nas ciekawi, co następnego wyjdzie z tego, co robimy. Więc badanie konopi i tego, co może być dla ludzkości dzięki tym badaniom, jest bardzo istotne. Dlatego uważam, że instytuty powinny się na tym skupić. A czy legislacja się zmieni? Myślę, że w ciągu najbliższych 4-6 lat ta legislacja się zmieni. Najbliższe rządy, jeżeli dojdzie do przetasowania na scenie politycznej, bo bardzo ciekawe obserwujcie państwo PO, które było bardzo pro. Oni już w tej chwili się wycofują, kiedy padają pytania o legalizację i w ogóle o to. PO już oficjalnie, kiedy wcześniej mówili, że oni chętnie, w tej chwili mówią nie, bo to poważny proces, przecież to dużo badań trzeba. Obserwujcie, to są politycy, proszę państwa, na nich trzeba nalegać. Jeżeli PO dojdzie z powrotem do władzy albo ugrupowania te, które są dzisiaj w opozycji, trzeba od nich wymagać nawet tego, żeby po prostu poregulowali to prawo, które w momencie, kiedy ja byłem w Sejmie, powiedzieli, że wymaga regulacji. Skoro wymaga, doregulujmy je do końca. I tak jak mówię, regulacje konopne dzisiaj Polsce przyniosą budżetowi, w ogóle gospodarce, ogromne pieniądze, ogromne. Rolnictwu przyniosą ogromne pieniądze. Przecież dzisiaj te pieniądze, które możemy dzisiaj zarobić dzięki temu, że w Polsce będziemy uprawiać i sprzedawać na cały świat, proszę państwa, dobrej jakości marihuany i produkty związane z tym, bo przecież to nie tylko susz sprzedajemy, pomijając ekstrakty i susz, podstawowe rzeczy. Przecież możemy sprzedawać całą gamę produktów. Przecież dzisiaj jest ponad 50 tysięcy zastosowań konopi przemysłowej, ale konopia medyczna, w ogóle konopie indyjskie dzisiaj mają zastosowania też w przemyśle spożywczym, w przemyśle kosmetycznym również. Nie tylko CBD w tym przemyśle się dzisiaj rozwija. CBD się rozwija z uwagi na legislację, tylko i wyłącznie. Dzisiaj konopie indyjskie mogą być ciekawym tutaj, wszyscy wiemy, ciekawym wyjściem dla polskiej gospodarki, ale też dla wszystkich ludzi, którzy są chorzy w kraju. Więc ja wierzę w to, że w ciągu najbliższych 5 lat zmieni się sporo. Myślę, że najbliższa kadencja zmieni sporo, bo wierzę w to, że będą jakieś przetasowania na rynku, wierzę w to, że jednak młodzi dojdą do władzy i wierzę w to, że jednak merytorycznie ludzie od konopi w parlamencie zasiądą najbliższym i że ta dalej ta legislacja będzie kontynuowana w dobrą stronę. Myślę, że uprawy medyczne też w ciągu najbliższych 5 lat w Polsce będą w pełni, to będzie normalna rzecz. Ja liczyłem na to, że one do końca tej kadencji będą możliwe.
Ja nalegam wciąż, proszę, nie wiem, kiedy będę miał najbliższe spotkanie z kimś z zarządu partii rządzącej w tej sprawie, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższego czasu będę po raz kolejny nalegał na to, żeby te przepisy jeszcze do końca tej kadencji zostały przeprowadzone, ale na pewno nie takie, jak tutaj rozmawiamy, żeby instytuty miały nad tym władzę i tylko one. Bo to jest bardzo zły pomysł, jak już wcześniej stwierdziliśmy. Natomiast jest końcówka, są wybory, jest rok, proszę Państwa, więc ja osobiście nie wierzę w to, że w ciągu roku ktokolwiek podejmie decyzję, żeby cokolwiek w konopiach zmienić, coś poważnego. Więc na pewno najbliższy rok nic szczególnego się nie zmieni, ale nalegajmy przed wyborami na wszystkie ugrupowania, nieważne jak głosujemy, bo każdy z nas ma prawo głosować jak chce i każdy dokonuje wyboru osobistego w tej kwestii. Natomiast każdy z was powinien nalegać na ludzi, których znacie od polityki, ludzi, których, nie wiem, uczestniczycie w jakichś spotkaniach, które są polityczne i ci ludzie zasiadają w parlamencie albo mogą zasiadać, rozmawiajcie z nimi o konopiach, o tym, że to jest istotna rzecz, że te regulacje muszą być przeprowadzone w ciągu najbliższej kadencji, ponieważ zostaniemy w najnormalniej w świecie z ręką w nocniku, bo świat nie stoi w miejscu. Ameryka, pomijając Amerykę, która dość mocno robi legislację w tej chwili z uwagi na to, co ONZ w tej chwili tak jakby wyrzucił z tabeli czwartej, co było naturalne, marihuanę, konopie w ogóle z tabeli czwartej, to dodatkowo było to zrobione właśnie po to. Sami to zrobili Amerykanie w 61. Teraz robią to po to, żeby na poziomie właśnie federalnym tak już nie było problemu i nie ma problemu. W tej chwili Ameryka chce rozjechać walce po prostu cały świat, jeżeli chodzi o konopie. Proszę popatrzeć sobie nawet na patenty, jakie Ameryka przeprowadza w ostatnich latach. Oni opatentowali nawet wiele rzeczy, które są związane z konopiami. Fakt polega na tym, że my w Unii Europejskiej nie za bardzo się przejmujemy patentami amerykańskimi, ponieważ one Unii bardzo często nie dotyczą. I co? I pozostaje nam tylko tyle, żeby ten czas, który nam jest dany w tej chwili, powiedzmy te 5 lat, wykorzystać najbardziej jak potrafimy, jeżeli chodzi o regulacje konopne, jeżeli chodzi my, którzy produkujemy produkty, żeby je rozwijać jak najbardziej, żeby siebie rozwijać, a przy okazji dochodzić do ludzi, dawać im coraz ciekawsze produkty, jeżeli chodzi o dbanie o ich zdrowie, czyli nie tylko przestawać na momencie, że robimy ekstrakt CBD. No, zrobimy sam ekstrakt CBD i co? To tysiące ludzi go sprzedaje. Możemy dzisiaj wytwarzać go najlepszej jakości, jak potrafimy. To nie jest problem. Dzisiaj sami mamy fabrykę jedną z największych w Europie. Tylko co dalej, bo każdy potrafi robić ekstrakt. Pracujmy nad tymi ekstraktami, wzbogacajmy je w różne rzeczy, pracujmy, po to są te laboratoria. Ja myślę, że dzisiaj ten czas, zamiast tak naprawdę rozważać na tym, czy będziemy mieli to za rok, czy za 2 lata, bo i tak będziemy mieli, czy nie mieli, tylko wtedy, kiedy tak naprawdę dostaniemy ciekawych ludzi do parlamentu. Jeżeli tych ludzi nie będzie w parlamencie, umówmy się prosto, wszystkie organizacje, które są pozarządowe, które krzyczą i jestem w tych organizacjach, które ciągle edukują, mówią o tym, my nie jesteśmy słyszalni przez rząd. Trzeba tam pójść i po prostu to zmienić i mieć na tyle w sobie, nie wiem, charakteru, a przy okazji wiedzy, a jednocześnie mieć w sobie, naprawdę trzeba mieć w sobie dużo z negocjatora. Trzeba pójść do każdego ugrupowań i porozmawiać, tylko tym ludziom się nie chce. Oni nie chcą rozmawiać z PiS-em, bo dla nich to gorszy człowiek. A dla mnie to jest po prostu człowiek, który jakoś sobie tam wybrał. Ja nie przychodzę politycznie. Ja przychodzę do człowieka po to, że on ma prawo głosu w Sejmie i on chciałbym, żeby oddał głos za dobrą ustawą, która będzie regulowała konopie. Mnie nie interesuje, co on sobie tam partyjnie ustala. I tego nie mają posłowie w Sejmie. Oni nie mają. Oni wolą się kłócić, oni wolą tak naprawdę, za przeproszeniem, spijać z dzióbka swojego prezesa. I na tym się kończy. My potrzebujemy naprawdę odważnych ludzi w parlamencie, jeżeli chcemy zmian. Bo to, że my tylko chcemy, to nic nie zmieni. My chcieliśmy jako wolne konopie, wszyscy od lat, przecież prowadzimy edukację, robimy kampanię od wielu lat. To już są, już w dziesiątki lat idziemy, jeżeli chodzi o edukację Polaków, w inwestowanie w to, żeby Polacy wiedzieli, czym są konopie, jak można ich używać, ale to nie miało żadnego przełożenia na zmiany legislacyjne. Więc dzisiaj, jeżeli chcemy tych zmian, musimy dbać o to, żeby wysyłać nawet ludzi. Jeżeli są wybory, nalegajcie, żeby na jedynki wchodzi. Pamiętajcie, na jedynki ludzie, którzy są związani z konopiami, bo oni tylko wyjdą. Jeżeli wam mówi jakieś ugrupowanie, że wciągnie ludzi, którzy są od nas gdzieś i chcą regulować konopie na swoje listy, a mówi, że ta lista to ma numer, ich pozycja to jest numer, nie wiem, tam 7, 8, 10, no to na co nam? Wiadomo, że nie wygramy, tylko mamy im zrobić reklamę. Nalegajcie na to, żeby ludzie mądrzy, którzy dzisiaj chcą regulować konopie, wchodzili dzisiaj do parlamentu, byli na jedynkach dużych ugrupowań, bo tylko w ten sposób ta legislacja będzie się posuwała do przodu. W żaden inny sposób tego nie zrobimy. Nawet jak mieliśmy powoływać organizację konopną, która miała nas łączyć, to jedyna, która nas może połączyć, która ma moc sprawczą, to dzisiaj jest Izba Gospodarcza. To jest jedyna instytucja, z którą dzisiaj rząd będzie rozmawiał. Dlatego nalegam tak mocno od lat
na stworzenie Konopnej Izby Gospodarczej. Już więcej nie mogę zrobić, już poszedłem do tej izby, już inicjowałem ludzi, tylko środowisko nie do końca chce się zebrać. Przecież Izba Gospodarcza dzisiaj jest ciałem, które nie jest w parlamencie, a może nalegać przecież bezpośrednio na legislację, może tworzyć legislację. Dlatego chcę, żeśmy sami się tą legislacją zajęli. Jeżeli nie mamy ludzi wewnątrz, zróbmy to na zewnątrz. Ale w tym wypadku tylko i wyłącznie, mówię wam, tylko Izba Gospodarcza dzisiaj jest w stanie prowadzić legislację i rozmowy z rządem z zewnątrz. Żadne ugrupowanie pozarządowe typu Wolne Konopie i tak dalej, bo my jesteśmy postrzegani jak wywrotowcy. Tu potrzeba naprawdę siły przedsiębiorców, ludzi, których jest wiele firm i z taką siłą sobie rząd musi jakoś zdawać z tego sprawę, że trzeba regulacje prowadzić w stronę to, żeby zarabiać pieniądze. Dzisiaj uczestniczymy też w takim forum akcyzowym. To każdego powinno dotyczyć, bo tutaj dzisiaj jest problem z tym CBD, nakładanie tego VAT-u, nakładanie w ogóle przede wszystkim akcyzy. Trzeba być akcyza, nie ma być. Dlatego wszyscy dzisiaj balansują na granicy prawa, no bo rząd polski nie potrafi założyć spodni i podjąć konkretnych decyzji. Tworzą prawo, które jest interpretowane na kilka sposobów i dzisiaj tak naprawdę nie służy nikomu. Dzisiaj to, co jest zrobione, jeżeli chodzi o CBD, o kanabinoidy i używanie ich dzisiaj jest, no jest bardzo, że tak powiem, złe dla przedsiębiorców. Nie można się rozwijać. Dzisiaj, jeżeli każdy miałby dzisiaj jechać na dużej akcyzie i oddawać swoje produkty, to by tego nie wytwarzał. Rząd musi zrozumieć, że musi zacząć rozmawiać z wytwórcami, choćby nawet przy okazji takiego forum akcyzowego i zrozumieć potrzeby dzisiaj przedsiębiorców, że te rzeczy, które wytwarzamy, to nie są jakieś szczególnie innowacyjne rzeczy, ale powinny być na małej akcyzie, a nie na dużej. Duża akcyza po pierwsze nie da pieniędzy budżetowi, bo nikt na nią nie wejdzie po pierwsze, a jak wejdzie, to jedna, dwie firmy wielkie, a przecież nie tego chcemy, jako my, odbiorcy bezpośrednio, bo my chcielibyśmy wiele firm mieć, wybór z wielu firm, a nie tylko dwie firmy duże, które mi oferują albo bierze, albo B. No weź sobie niebieskie albo czerwone. Ja nie chcę. Życie jest kolorowe. Ja lubię wybierać tak, jak ja chcę, a nie tak, jak ktoś mi zawęża pole. Więc dzisiaj uważam, że przy te regulacje, które są związane z CBD, które pozwolą wielu firmom się dzisiaj rozwijać, powinny postępować bardziej. Akcyza powinna być mała dzisiaj orzeczona, ale żaden rząd dzisiaj nie orzeknie niższej akcyzy, ponieważ rząd dzisiaj potrzebuje pieniędzy. Oni nie mają pieniędzy. Więc jak dzisiaj rozmawiamy na forum, ale jak rozmawiamy już kończąc na forum o akcyzie, to nikt nie rozumie tego, że akcyzę oni nie zmniejszą na razie, ponieważ oni szukają pieniędzy. My chcemy tą akcyzę niższą. A oni z drugiej strony nie rozumieją, że żeby zarobić, muszą dać nam tą niższą akcyzę, bo wtedy każdy z nas zacznie produkować. Zaczniemy brać tę akcyzę i robić jak najwięcej produktów, które będą trafiały do klienta, czyli będą mieli więcej podatków. Ale słowo, ta matematyka jest problemem w rządzie. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że uczestnikami konferencji w przeważającej mierze są właściciele sklepów konopnych, to chciałabym zapytać, jakie są aspekty prawne, o których należy pamiętać, prowadząc taki sklep. W tym właśnie chciałam podpytać o tą akcyzę oraz jakieś kwestie związane z reklamą. Co państwo uważacie, co myślicie? To ja poruszę temat tej akcyzy. Wiedzą państwo, my mieliśmy sporo zapytań, czy tę akcyzę trzeba płacić, czy nie trzeba płacić. Kilku klientów zdecydowało się na wystąpienie o tak zwaną wiążącą informację akcyzową i dostali tą wiążącą informację akcyzową, że akcyzę trzeba płacić. Co ciekawe, rozmawialiśmy również na infolinii. Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca dotąd nie wiedział, że tą akcyzę powinien płacić. No pani powiedziała, że prawo jest tak skonstruowane, że przedsiębiorca i tak powinien się zainteresować tym tematem wcześniej. Więc taka informacja od nas. Na razie niestety zawsze tą wiążącą informację akcyzową przedsiębiorcy dostają. Jesteśmy na etapie zaskarżenia trzech takich wiążących informacji akcyzowych. Tak, i no będziemy czekać na rozpoznanie. Niestety szacujemy szansę na uwzględnienie bardzo, bardzo nisko, mniej niż 5%. Raczej robimy to dla formalności, żeby przejść przez całą tą drogę i tak jak pan Piotr powiedział, móc pokazać to dalej. Teraz kolejna rzecz, bo to, że dostajemy wiążącą informację akcyzową, nie jest powiedziane wprost, jaką kwotę powinniśmy płacić tej akcyzy. Maksymalną jest 32,05. To jest maksymalna ta cena detaliczna. No ale w tym wypadku my procedujemy trzy takie akcyzy już konkretnie, żeby mieć określoną kwotę. Jeszcze do nas często pada pytanie, co jeśli dotąd ludzie nie płacili tej akcyzy? Osobiście uważam tak na etapie przeszłości, co było kiedyś.
jak na przykład były, ja się specjalizuję również w kryptowalutach i był tam temat PCC, czy trzeba było płacić, czy nie. Zazwyczaj jednak na przeszłość tego się wszystko nie wszystkiego się nie płaci, że będzie zastosowana albo cicha, albo zupełnie oficjalnie abolicja, więc akcyzy bym na przeszłość nie płacił, aczkolwiek muszą się Państwo liczyć z tym, że ta akcyza, no według mnie na 99% będzie. To ja też tutaj może dodam w zakresie tej akcyzy, że rzeczywiście ona na 99% będzie. Natomiast kwestia, jaka teraz pozostaje do rozwiązania, to jest to nasze novel food, prawda? Czyli kwestia nowej żywności. Z jednej strony nie możemy tych produktów spożywać, nie możemy ich palić, prawda? A z drugiej strony rząd nałoży na nas wysoki podatek od akcyzy, więc no tutaj jednak jest ta nieścisłość. I w odwołaniu, które pisaliśmy do urzędu, urzędnicy, że tak powiem, absolutnie nie odnieśli się do tej kwestii. Ta kwestia została pozostawiona bez żadnej odpowiedzi, więc no zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Natomiast co mogę powiedzieć, klienci są zdecydowani w zakresie odwołania, nawet iść do sądu wojewódzkiego, tutaj naszego administracyjnego. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To ja może jeszcze a propos tej reklamy, bo pojawił się też temat reklamy, z którą też oczywiście jest problem, bo w ogóle powiedziałabym, i chyba wszyscy się tutaj na sali zgadzamy, problem w branży konopnej jest w każdym zakresie z niepewnością prawną i z tym, że nie wiadomo za bardzo, co robić i jak akurat dany urzędnik czy dany organ coś zrozumie. No i w przypadku reklamy mamy oczywiście oświadczenia żywieniowe i oświadczenia zdrowotne, które często się wykorzystuje w reklamie konopi, żeby powiedzieć tak, że tu pomaga przeciw czemuś, tu leczy, a tutaj ma jakąś właściwość odżywczą, która powoduje korzystne dla ciała i ducha rzeczy. No niestety nie można, bo ponieważ status konopi jest niejasny, to tych oświadczeń nie ma w załączników do rozporządzenia. I dlatego do bardzo dużo jakby tych stosowanych rzeczywiście na rynku oświadczeń tak naprawdę jest niezgodnych z prawem. Więc tutaj jest oczywiście ten problem. I jeszcze nawiążę a propos tego novel foodu i nowej żywności, że tutaj też jest ta kwestia, że w ciągu ostatnich 3 lat 2 razy był zmieniany wpis do katalogu nowej żywności, który to katalog tak naprawdę jest niewiążący. To nie jest źródło prawa, a wszystkie tak naprawdę organy Unii Europejskiej bardzo często zostało wpisane do katalogu nowej żywności, to jednak zmienimy swoje podejście albo jednak zrobimy coś inaczej, mimo że wyraźnie jak się wchodzi też na strony unijne, gdzie są te katalogi nowej żywności, jest tam powiedziane, to nie jest źródło prawa. Co innego jest wykaz nowej żywności, czyli tej, która już została rzeczywiście zweryfikowana i zaakceptowana. To nas wiąże, katalog nas nie wiąże. I tutaj zresztą tak jak pan mówił przed chwilą, historia spożycia jest, więc to, że nagle pojawia się zapis o kanapinoidach i to też tych, co do których jest rzeczywiście uwzględniona historia spożycia w Unii Europejskiej przed 97 rokiem, bo tutaj przypomnę, że to chodzi o te, których nie było spożycia przed 97 rokiem, jest bardzo zaskakujące i to właśnie też jest problem, tak? Że najpierw w 2017 pojawia się nagle wpis, którego się nikt nie spodziewa, potem w 2019 nagle znowu coś jeszcze innego, jeszcze większe ograniczenie. Mimo że tutaj nawet właśnie wzięłam sobie, że jeszcze w 1998 roku komisja sama pisała, że historia spożycia jest, więc jakby... Tak, wykluczają się sami, tak, dokładnie, łącznie z tym też, że pod różnymi wpisami w jednym jest, że jest historia spożycia, a w innym, że nie ma, bo dla cannabis sativa jest, a dla pod wpisem cannabinoid już nie ma historii spożycia. Także tutaj jest bardzo dużo właśnie problemów z tą nową żywnością, co się właśnie przekłada też na tą reklamę i te oświadczenia, no bo skoro w sumie nie wiadomo, czy to może być żywnością, czy nie, co też jeszcze w ogóle jest kwestia tego, że w zeszłym roku dopiero uznano, że to w ogóle może być żywność. Bo tak już ostatnią rzecz, jak już się dorwałam do mikrofonu, powiem. Właśnie a propos w ogóle tych problemów z tym, czy w ogóle wiemy, co się dzieje na rynku, tak? I w ogóle czego się spodziewać właśnie po legislacji,
czy po tej Unii, w której się spodziewamy zmian, no to przypomnę, że jeszcze w czerwcu zeszłego roku Komisja Europejska powiedziała, że będzie, że skłania się do tego, żeby CBD uznać za narkotyk. I wstrzymała wszystkie właśnie te wnioski o nową żywność. Powiedziała, że nie będzie ich weryfikować, bo skłania się do tego. Dopiero, ale to dopiero było później, mówię o czerwcu. Roku. Tam w październiku czy w listopadzie było orzeczenie TSUE w sprawie Cana Vape, gdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że wiedza naukowa wskazuje na to, że CBD nie jest narkotykiem. I wtedy dopiero Komisja Europejska powiedziała, że aha, no dobrze, w takim razie zweryfikujemy swoje podejście i dopiero na nowo, pół roku po tym, jak powiedzieli, że skłania się do tego, żeby uznać za narkotyk, wznowiło w ogóle tę analizę w ogóle, do walidacji wniosków o uznanie za nową żywność, gdzie tutaj mamy te dwa etapy, tak? Czyli najpierw musi być walidacja, dopiero potem w ogóle jest ta merytoryczna taka ocena samego wniosku, więc to się tutaj też bardzo przedłużyło i tutaj też, no jak w ciągu jednego pół roku zmiana, pomijając to, że najpierw właśnie z tym katalogiem nowej żywności przez 3 lata były dużo zaskoczeń, to potem nagle jest narkotykiem, potem nagle jednak nie jest. W tym roku tak samo z składnikami kosmetycznymi. W kwietniu zostało CBG wpisane na listę składników kosmetycznych i chwilę później komisja powiedziała, że w sumie powinni się nad tym bardziej zastanowić, bo nie są pewni. Więc tutaj niestety, tak jak w Polsce nie mamy pewności i zrozumienia, to niestety na poziomie unijnym też mamy ewidentnie dwie kłócące się ze sobą strony, gdzie ktoś jeden zadecyduje tak, a drugi potem, o Jezu, Jezu, powinniśmy jednak się nad tym bardziej zastanowić. Dlatego tutaj myślę, że jeszcze trochę droga jest przed nami, żeby rzeczywiście to porozumienie w tym zakresie zostało zawarte i żeby potem wiadomo było w ogóle, co można mówić o tych produktach. Chciałbym powiedzieć też o... Chciałbym powiedzieć też o rygorystycznym podejściu do poziomu THC w produktach końcowych, przetworzonych już konopi, czyli ekstraktach i produktach jakby końcowych. Też tutaj jakby sanepid mówi nam o tym, że ten produkt musi zawierać 0,0, tak? 0% THC. A z drugiej strony tutaj też nie ma to jakby w prawie tego pokazanego, tak, że to ma być te zero właśnie, że, bo to mamy tylko prawnie pokazany jakby stosunek surowca. Surowiec ma te stężenie do 0,2%, więc to też jest taka nieścisłość, tak? Też takie krążenie jakby we mgle. Jeśli chodzi o te kwestie marketingowe, to tak jak tutaj koleżanka wspomniała, to też jakby nie ma dopuszczonych klejmów dla fitokanabinoidów. Nie możemy mówić, że CBD działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, wiadomo, przeciwnowotworowo nie, bo leki to głównie leki, tak? Ale nie ma tych oświadczeń zdrowotnych, które są jakby dopuszczone, tak, dla fitokanabinoidów, a moim zdaniem fitokanabinoidy jednak mają mnóstwo właściwości prozdrowotnych, więc tutaj tak naprawdę wiele firm, ale robi też w taki sposób, że olej konopny ma te właściwości zdrowotne. Olej konopny z nasion konopi ma właściwości jakby zdrowotne dopuszczone, na przykład wsparcie skóry, na przykład wsparcie układu naczyniowo serca, tak? Wsparcie serca, wsparcie odporności, ponieważ jak wiemy właśnie w oleju konopnym jest omega-3. Więc tutaj też bardzo dużo jest komplikacji, jeśli chodzi właśnie o kwestie właśnie marketingowe. Na stronach bardzo często, ja przeglądając, widzę, jak niektóre podmioty mają na swoich stronach użyte, że jest przeciwbólowo, przeciwzapalnie i tak dalej, tak? Ze swojego doświadczenia wiem, że może być taka sytuacja i to teraz też taka rada, może przyjść kontrola i sprawdzać takie rzeczy. W wypadku suplementów też.
Też w wypadku suplementów również. Więc... Kary przychodzą, no tak. Przychodzą i wlepiają kary. Nie mogą. Jeżeli ktoś przyjmuje, to oczywiście, że tak. Jest, panie profesorze. No ja wiem, wielu ludzi niestety niepotrzebnie nie zasięga rady prawnika i bardzo często... No właśnie, dlatego... Bo wiele przyjmuje kary, których nie powinni przyjmować. No to już osobny temat. To jest osobny temat, dlatego warto zawsze też, warto w tym biznesie jednak związać się z dobrą kancelarią prawną, bo bez tego tak naprawdę ciężko jest prowadzić ten biznes na wysokim poziomie. No tyle. Ja jeszcze dodam a propos tego THC, bo my mieliśmy taką sprawę, że jednak sanepid GIS nie zawsze uważa, że musi być totalne zero. O dziwo. Oni nawet mają oficjalną rekomendację, gdzie powołują się na tą ostrą dawkę referencyjną, którą uznało EFSA. Dokładnie. I mówią, że tak ma być w tym produkcie końcowym. Co nie zmienia faktu, że sądy bardzo rzadko, bo to też, tak jak powiedziałam, zależy od interpretacji urzędnika. Niestety. A niestety, tak jak tutaj była mowa o odwoływaniu się, na przykład sądy administracyjne, mimo tego, że te przepisy nie są takie jasne, mimo że na poziomie unijnym jest właśnie mówione o tej ostrej dawce referencyjnej, to my się nie spotkaliśmy, może tutaj koledzy się spotkali z orzeczeniem sądu administracyjnego, które by powiedziało, że może być coś w THC. Jest po prostu nie, absolutnie nie może. Substancja odurzająca, psychoaktywna, nie. Więc jakby tutaj też jest kwestia tego, że przepisy swoje, sądy swoje. Może są argumenty, są oczywiście argumenty, może kiedyś któremuś z nas się uda któryś sąd przekonać i będziemy wtedy się na to powoływać. Jak będą wreszcie wolne sądy, to może tak. Sądy akurat są, bo względem działają. Tak, tylko i wyłącznie i zawsze takie dokładnie. Sądy. Dlatego trzeba... Ale prawo skarbowe jest przecież takie samo, że są różne interpretacje w różnych miastach. Tak. Zgadza się, dziękuję. Ja ze swojej strony spotkałam się jeszcze z takim problemem, z którym muszą walczyć właściciele sklepów konopnych. To się w ostatnim czasie nasiliło. Mianowicie chodzi również o jakieś firmy kurierskie, czy nawet pośredników płatności, którzy nie do końca, nie chcieli realizować po prostu usług w odniesieniu do produktów, gdzie była zawartość CBD. I tutaj... No już tutaj nie będę wymieniać może konkretnych nazw, ale tak, wiem, że taki problem istnieje, no i trzeba z tym walczyć jak najbardziej. Jeszcze tutaj bym poprosiła może 2-3 zdania odnośnie podatku VAT w odniesieniu do suszu i czy spotkaliście się Państwo z takim zjawiskiem jak zatrzymanie, prawda, tego suszu. Jeśli chodzi o podatek VAT na susz konopny, my mamy i interpretacje podatkowe na 8%, aczkolwiek przychodzili do nas klienci z interpretacjami na 23%. W tym wypadku polecamy wiążącą informację stawkową. Jeśli dostaną Państwo wiążącą informację stawkową, to nawet jeśli zostanie ona uchylona w przyszłości, to będą mieli Państwo 8%. Sama interpretacja podatkowa nie chroni. Z olejkami niestety, ale tutaj mamy 23. Tak, ale dostaliśmy jedną na 23. Jesteśmy na etapie zaskarżania, więc tutaj jest akurat brak takiej czystej informacji. Natomiast co do zatrzymania suszu, miał ktoś z Państwa tak na sali też kwestię? Tak, mieli Państwo. Dostali Państwo postanowienie zażalone? Po 9 miesiącach został oddany. Został oddany, okej. Okay. No my mieliśmy kilka takich zatrzymań. Jeden klient miał obiecane, że zaraz mu oddadzą, po półtorej roku mu oddali. Inny klient za naszą radą zażalił i w przypadku zażalenia, nasze zażalenie, proszę sobie wyobrazić, zostało pozostawione bez rozpoznania, po prostu było bezprzedmiotowe z tego względu, że prokuratura i cały Instytut Badawczy tak szybko się uwinęły, żeby oddać przed terminem rozpoznania tego zażalenia. Więc jak Państwo kiedykolwiek dostaną takie zatrzymanie, to zdecydowanie nie żalić, jest na to 7 dni i to przyspiesza działania prokuratury. I też jako ciekawostkę dodam, bo rzeczywiście to nasze zażalenie było rozpatrywane przez sąd i sąd wskazał, że czynności zatrzymania były zbyt daleko idące. Bo wiecie Państwo, jak to wygląda. Akurat u naszego klienta to było 6 urzędników, jedni byli umundurowani, drudzy nie. A to była godzina 6 rano, wejście do domu, prawda, zatrzymanie całego towaru. I sąd wprost wskazał, że okej, są to urzędy, które kontrolują, ale nie w taki sposób. Nie w taki sposób, gdzie przedsiębiorca jakby nie ukrywał przy
przywozu tego towaru, to wszystko było odpowiednio zgłoszone, przeszło przez urzędy celne, a następnie została wykonana tak daleko idąca kontrola. Tak, więc to jest brak edukacji, dlatego trzeba zaskarżyć te czynności i trzeba walczyć, nie można pozostawiać tego w taki bezprzedmiotowy sposób urzędnikom tutaj organów ścigania, no bo niestety potem możemy się spodziewać oddania suszu produktów po na przykład roku czasu. Miałem taką sytuację, właśnie mówimy o tej 6 rano, miałem taką sytuację, że za paczką od jednego z rolników przyjechała policja i już tak naprawdę zacierali ręce, że złapali wielkiego przestępcę, tak? Wylądowałem na dołku, przysiedziałem gdzieś tam w areszcie jeden dzień. Oczywiście zostałem wypuszczony. Przebadano tą substancję tak na szybko, nie wiem jak oni to w sumie badają. Ale cała sprawa skończyła się na tym, że właśnie po kilku miesiącach oddano cały towar, miałem po prostu takie nieprzyjemności, że byłem wyciągany z domu, tak, jeszcze malutkie dziecko, wtedy tak naprawdę zaczynaliśmy naszą działalność, malutkie dziecko wtedy miało roczek. Więc bardzo nieciekawa sytuacja. Mam nadzieję, że to właśnie do tego chcielibyśmy, żeby jednak ten rynek konopny się unormował. W coraz lepszą stronę to idzie. I mam nadzieję, że jednak będzie każdy mógł to spokojnie prowadzić tą działalność, bo jak wiemy, konopie jednak są ogromnym wsparciem dla naszego organizmu i dają dużo dobra tak naprawdę. Ja jeszcze tylko tak na koniec powiem, że nie będę przedłużał, że policja i wszystkie instytucje potrzebują tylko i wyłącznie edukacji. Dzisiaj tego brakuje, kiedy spotykamy się z jakąkolwiek instytucją, oni wszyscy na końcu mówią, że są niewyedukowani. Nie są wyedukowani w tej kwestii, więc tak naprawdę dzisiaj przed nami tak naprawdę duże zadanie wielu organizacji, które działają pro publico bono, między innymi właśnie Wolne Konopie i cała reszta. Edukowanie, to co robią Wolne Konopie, to edukacja już nawet na komisariatach trwa od lat. Tutaj już chyba wszyscy komendanci różnych komend, zarówno w Polsce, w Warszawie, jak i w całym kraju chyba znają Wolne Konopie i niektórych naszych przedstawicieli z imienia, nazwiska i osobiście nieraz z nimi pewnie pizzę jedli na komendzie, bo oczywiście chłopaki zawsze zamawiają, bo dość długo potrwa edukacja. I na tym musimy się skupić, wyedukować tak naprawdę ludzi, bo te wszystkie rzeczy, które ta presja, która jest na wytwórców, presja na sklepy, tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które się złe dzieją, wynikają tylko i wyłącznie ze złej edukacji tych ludzi, którym się wydaje, że robią to w obliczu prawa. A zła interpretacja, no to, że ma być zero THC, to jest tylko i wyłącznie interpretacja GIS-u. Nie zapominajcie Państwo, że GIS uciekał ze spotkań nawet na podkomisjach, kiedy czekaliśmy na moment, kiedy będziemy im zadawać pytania w parlamencie. Uciekali. Najnormalniej w świecie uciekali. Ludzie, którzy byli na sali, wołali ich, żeby wrócili, żeby nie byli tacy. A nie, oni się boją nas. Oni po prostu interpretują prawo w swój własny i tylko własny sposób, po czym uciekają. I tu jest, słuchajcie, ja logicznie lubię myśleć. Ktoś, kto takie rzeczy robi, znaczy się, że od kogoś bierze pieniądze po prostu i ktoś mu każe pewne rzeczy robić. Ponieważ gdy miał odpowiadać na pytania, musiałbym odpowiadać w taki, a nie inny sposób. I mówię to otwarcie. Instytucje w Polsce są skorumpowane. Jesteśmy dalej skorumpowanym krajem, gdzie w instytucjach normalnych, gdzie są choćby ludzie tacy jak ministrowie, choćby ministrowie zdrowia, korupcja jest bardzo wysoka. Tam lobbying dużych koncernów jest ogromny i to nie jest rzecz, którą my sobie wymyślamy i to jest jakaś teoria spiskowa dziejów. Ja to mówiłem w parlamencie, przy czym przychodzili posłowie z ugrupowania rządzącego i mnie przepraszali, bo najpierw obrażali się, po czym przychodzili i przepraszali, że w ogóle na mnie krzyczeli, bo się okazuje, że mam rację. Tam jest ogromny lobbying. Tam ludzie za pieniądze potrafią sprzedać wszystko. Tam, jeżeli gdzieś szatan mieszka, to w którejś z tych kanciap tam w parlamencie, nie? Tyle. Jedno z nich.
Ja tylko chciałam dodać, że to nie dotyczy ta edukacja tylko, znaczy właśnie dotyczy też GIS-u, bo ja pamiętam jak jeszcze na początku, jak zaczynaliśmy z konopiami tam 3 czy 4 lata temu i się dzwoniło do GIS-u z pytaniem jakimkolwiek. Na przykład powołuje się na przepis właśnie, że jest to 0,2. Nie, absolutnie nie może być konopie narkotyk. No dobrze, ale tutaj jest w tym przepisach, że jest 0,2. Tak? Ojej. To wie pani, to pani może maila napisze, to my mailowo odpowiemy. No, ale i jakby z czasem widzę, że teraz na przykład pojawiają się pojedyncze osoby, że jest, aha, konopie, dobrze, to ja do koleżanki, że jest jedna koleżanka, która tam zna temat, że mimo wszystko to już tam postępuje, ale jeszcze ta droga jeszcze jest przed nami, tak. Przecież niedawno w Nilu też chłopa przecież na gorącym złapali, nie? Co podpisywał na lewo kontrakt razem z kimś. To jest ten sposób, to jest właśnie ten stopień korupcji, proszę Państwa. To, że przyłapali chłopa z Nilu, który podpisywał sobie na lewo układ, żeby papiery klepać, to bardzo szybko zniknęło przecież w przestrzeni publicznej. Tam tak działają, tam korupcja jest, korupcja nie zniknęła nagle, bo my postanowiliśmy być lepszym narodem. Nie. Ludzie źli dalej są źli. I dalej w tych instytucjach masa złych ludzi. Dlatego trzeba GIS szczególnie pilnować, ponieważ GIS jest instytucją, która w ogóle z nami nie prowadzi dialogu. To jest w ogóle dla mnie niewyobrażalne, że w takiej instytucji, gdzie są wzywani na podkomisję w parlamencie, uciekają nie odpowiadając na pytania. Ja się dziwię, kto ich w ogóle dalej trzyma na stanowisku. Oni powinni być zwolnieni. To są ludzie, którzy ja bym od razu im zarzucał podejrzenie korupcji. Ponieważ jeżeli nie potrafią, po pierwsze nie spełniają pracy, którą powinni wykonywać za swoje pieniądze i powinni odpowiadać na pytania, bo to jest ich zadanie. Po drugie, takie traktowanie obywatela, szczególnie w parlamencie ludzi, którzy przyszli o konkretne rzeczy pytać, pomijam to, że pytali ich też ludzie, którzy zasiadają w tej chwili w Ministerstwie Rolnictwa. Też zadawali pytania, oni nie odpowiedzieli. Dla mnie to powinien być koniec kariery tych ludzi. Ci ludzie w ogóle nie powinni nigdzie pracować, w żadnej instytucji państwowej, ponieważ to są ludzie, którzy wszystko niszczą. Dlatego się dziwię, że w ogóle ludziom to się nie dziwię, bo ludzie mają swoje sprawy, mają kupę swoich problemów i codziennie mają wiele zajęć. Ale się dziwię instytucjom państwowym, a szczególnie tym instytucjom, które nadzorują takie rzeczy. Ponieważ to jest ich zadaniem nadzorować takich ludzi i pilnować, żeby takie rzeczy się nie działy. Bo jeżeli tego nie robią, to znaczy, że oni też nie wykonują swojej pracy. Dziwi mnie sposób, po prostu w jaki jest prowadzone państwo dzisiaj. Państwo pewnie też nie dziwi. Natomiast dlatego mamy tyle problemów z konopiami. Ci ludzie po pierwsze są amatorami, się nie znają, więc jeżeli mają odpowiedzieć na jakieś pytania, a nie wiedzą jak odpowiedzieć, to powiedzą, że nie. A jeżeli im zadamy właśnie tak jak przed chwilą, że jest przecież taki przepis, a to ja sprawdzę. Oni nawet nie czytają. Przecież ministra zdrowia przyłapałem na tym, że on nawet nie czyta. No tak, potrzeba zmian, tak. I tutaj już sygnalizuje, że musimy kończyć, że wyczerpał nam się czas niestety. Także ze swojej strony chciałam bardzo tutaj Państwu podziękować za dyskusję, a Państwa uczestników zaprosić na drugi panel dyskusyjny. Dziękujemy bardzo.